Jest mi naprawdę ciężko zacząć nagrywanie tego filmu po tym wszystkim, co przeszliśmy w sumie razem na YouTubie. Od 2015 roku prowadziłem kanał. Były oczywiście chwile lepsze. Były oczywiście chwile gorsze, których, no jak każdy, pewnie będę chciał zapamiętać jak najmniej, a właśnie tych najlepszych jak najwięcej. Nie wiem naprawdę co powiedzieć, bo nie uważam się za nie wiadomo kogo, jeżeli właśnie takie chodzi o nagrywki, takie właśnie gadanie do kamery, bo ciężko, czasami po prostu nie umiem dobrać słów do sytuacji, właśnie taka sytuacja jest teraz, bo nie wiem po prostu, jak mam to powiedzieć, że w życiu każdego człowieka po prostu następuje taki czas, w którym chce coś zmienić w swoim życiu, którym chcę również podjąć jakąś decyzję, która mniej albo bardziej będzie miała jakieś skutki potem w przyszłości. Taki czas nadszedł właśnie teraz u mnie. I chciałbym wam po prostu powiedzieć, chciałem po prostu nagrać ten film, żeby po tych 4 latach być po prostu z wami szczery. I powiedzieć, że to koniec. To koniec. To koniec FIFA 19 na tym kanale. Sorry za prank. Taki Marcin Dubiel trochę za mnie, aczkolwiek musiałem nagrać taki troszkę clickbaitowy film, żeby powiedzieć właśnie, że to koniec FIFA 19 na tym kanale. W pewnym po prostu momencie i w tym roku, któregoś dnia postanowiłem sobie, że będę dodawał takie spontaniczne odcinki z FIFA 19, bo było to szybkie, łatwe do nagrania, potem zmontowania i co kilka dni mieliście odcinek, aczkolwiek paru osobom, no parunastu może osobom się ta FIFA spodobała, a reszta po prostu nie obchodziła ich ta FIFA, nie? Więc napiszcie w komentarzu, czy obchodziła was FIFA, czy oglądaliście FIFA 19 na tym kanale. Było paru spoko odcinków, które zrobiły jakieś większe wyświetlenia, były jakieś, które zrobiły nawet po 50 chyba wyświetleń, więc postanowiłem po prostu, że robię nowy kanał do FIFA. Link oczywiście będziecie mieli w opisie. Teraz wchodzimy do FIFA 20 z przytupem. Mam już wstępne pobieranie, bo oczywiście zakupiłem sobie wersję Ultimate, w której będziemy oczywiście otwierać paczkę z randomowym Once to Watchem. Ja oczywiście idę na przekonanie, oczywiście, że nie trafię jakiegoś dobrego dropu, aczkolwiek mam nadzieję, że taki azardzik na start oczywiście wpadnie również przez 12 tygodni, bodajże paczki będziemy dostawać, więc będzie się działo, bo ta edycja Ultimate jest jednak bardzo wykokszona, więc FIFA 20, link w opisie macie do tego kanału. Teraz jak oglądacie ten film, to pojawił się ostatni odcinek z moich ostatnich nagród właśnie za FUT Champions i Division Rivals, a działo się naprawdę spoko, bo mimo że na koniec gry dostaliśmy taką kartę, to jednak tą kartę dostaliśmy, a ta karta jest potężna, więc każdy, kto interesuje się FIFA, możecie zasubskrybować kanał, który jest w opisie. No i co, będą tam się pojawiać oczywiście regularnie odcinki z FIFA 20 i będziemy razem z tą FIFA 20 zaczynać, a że mam dostęp przed wszystkimi, bo mam oczywiście wersję Ultimate, to troszkę wcześniej pozwoli na to zacząć i będzie się naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo działo. Możecie jeszcze pisać pytania do Q&A właśnie, bo chcę nagrać Q&A i takie śmieszne, takie bekowe, więc możecie pisać pytania, które was nurtują od jakiegoś tam czasu. Możecie napisać teraz śmiało w komentarzu. No i co, ja się postaram oczywiście na nie jakoś tam odpowiedzieć. No i co? Ja się z wami żegnam. Sprawdzajcie oczywiście film w właśnie drugiej linijce opisu, albo trzeciej, nie wiem, chyba drugiej będzie. Zobaczcie oczywiście odcinek z ostatnich nagród za FUT Champions Division Rivals, w którym właśnie trafiłem kartę niesamowitego Francuza. Już troszkę zaspoilowałem, ale możecie sobie ten odcinek zobaczyć właśnie na nowym kanale, możecie zostawić suba, jeżeli interesujecie się FIFA. No i co, piszcie pytanka oczywiście do Q&A na dole. No i co? Dajcie znać, co sądzicie o tych nowych odcinkach z FIFA 20 na tym nowym kanale. Oczywiście tylko te osoby, które się interesują FIFA. No i co? Ja się z wami żegnam. Do następnych odcinków. Trzymajcie się i piona. Przepraszam jeszcze raz za prankę.